Cześć. Mam dzisiaj dla Was fajny przepis. Przygotujemy pizzę z komosy ryżowej. Tak, mi też się to wydawało dziwne, ale będzie naprawdę smaczna. Do przygotowania pizzy z komosy ryżowej potrzebujesz opakowanie komosy ryżowej 400 g, troszeczkę soli, łyżkę proszku do pieczenia i 30 g parmezanu tartego. Zaczynamy sobie dzień wcześniej. Całe opakowanie komosy ryżowej zalewamy wodą, zostawiamy pod przykryciem na noc. Ona nam tak napęcznieje. Ja już zrobiłem to dzień wcześniej, tu jest gotowe. Teraz taką namoczoną komosę przepłuczemy jeszcze wodą. Tutaj komosa sobie nam delikatnie chwileczkę ocieknie. I potem komosę z parmezanem, z proszkiem do pieczenia i z solą himalajską zblendujemy razem. Tak wygląda nasza zblendowana masa. Do brytwanki sobie rozłożyliśmy papier do pieczenia, żeby nam się nie przypaliło. Ciasto będziemy teraz piec z jednej strony, potem obrócimy i z drugiej. 15 minut w piekarniku, ciasto wygląda już bardzo fajnie. Teraz musimy je odwrócić do góry nogami i będziemy piec jeszcze raz 15 minut. Ciasto gotowe, teraz użyjemy takie klasyczne dodatki, jak to na pizzę. Zaczniemy od sosu pomidorowego, passata z Ecovitala. Ok, pizza wraca do piekarnika. Pizza gotowa, można jeść.